Niedziela, 18 sierpnia, analiza weekendowa indeksów giełdowych. Rozpoczynamy od indeksu WIG20, który ten tydzień zakończył dużą wzrostową świecą. Mało tego, ta duża wzrostkowa świeca pozwoliła na utworzenie formacji gwiazdy porannej i utrzymanie dolnego ograniczenia kanału, czyli innymi słowy, po korekcie ABC, no, należałoby się spodziewać, że rozpoczęliśmy drogę na nowy szczyt i atak na poziomy tutaj 2600 z dojściem do okolic 2650 czy może jeszcze nawet wyżej. W każdym bądź razie tak mamy pierwsze sygnały co do tego, takie poważne sygnały właśnie do jak gdyby tego, że zakończyła nam się tutaj korekta. Przypomnę również, znaczy się zwrócę uwagę również na fakt, że oprócz tego utrzymania w kanale mamy utrzymany zakres overbalansu, co tak powiedzmy sobie trochę no jest rzeczą normalną przy kanale, ale mimo wszystko no jest tutaj kilka znamiennych wskazówek na to, iż duże prawdopodobieństwo zakończenia tendencji spadkowej i rozpoczęcia ruchu, który powinien nas doprowadzić na nowe szczyty. Oczywiście, no, można powiedzieć, że w tej chwili mamy tutaj układ, gdzie rynek podszedł do góry, ale nie wybił, znaczy nie wybił. Doszedł tutaj do tego dołka, który był między tymi dwoma, nazwijmy to, szczytami, co pozwala również no, na branie pod uwagę scenariusza, w którym mamy po prostu silną reakcję, ale rynek jeszcze może no jak gdyby tutaj zawrócić. Tym niemniej jednak wydaje mi się, że te wszystkie sygnały, o których wspominałem, czyli przypomnę formacja, overbalance, dolne ograniczenie kanału, to są elementy plus układ obrotów, to znaczy największy tutaj na tym doji, większy tutaj na czarnej spadkowej świece niż na tej wzrostowej. To są wszystko elementy, które no, bardzo mocno wskazują na to, że rynek zakończył tendencję spadkową. Oczywiście znowu od strony formacji potrzebujemy jak gdyby jej potwierdzenia, no, ale musimy zdawać sobie sprawę, że potwierdzenie dla formacji gwiazdy porannej no, sprawi, że będziemy prawie już na szczytach. Patrząc teraz na wykres dzienny indeksu WIG20, no to właśnie tu chciałem zwrócić uwagę, że to dojście, które na tym wykresie tygodniowym wydawało się takim dojściem do tutaj do tego dołka, no widać wyraźnie, że już jest dalsze. Rynek wybił zakres overbalansu w spadku, a więc tak jak zakładaliśmy jeszcze, znaczy ja tutaj wskazywałem w analizie, że powinniśmy dojść tutaj do poziomów 2400, co by nie było, no to tak się stało, ale też no, jest to, że ten zakres został pokonany i to stwarza właśnie, również na to wskazywałem, że no, jeżeli tu zawrócimy, no to będziemy mogli się spodziewać nawet i mocnego spadku, natomiast przebicie tych poziomów no, otwiera nam właśnie drogę do tego, aby ruszyć na nowe szczyty. No, w tej chwili możemy powiedzieć, że jest tutaj taka, w cudzysłowie nazwijmy, groźba tego, iż mamy już wypełniony jakiś impuls wzrostowy, natomiast pamiętajmy, że również na wykresach pojawiają się tak zwane korekty pędzące, takie rozciągnięte, gdzie właśnie to, co tutaj moglibyśmy powiedzmy powiedzieć falowo, że jest falą trzecią, może być, nazwijmy to, no, jakby to określić, falą B w fali drugiej, tak? Czyli ta czarna świeczka plus ta czarna świeczka razem dają nam taką rozciągniętą korektę pędzącą. Ku temu scenariuszowi skłaniałbym się z dwóch powodów. Po pierwsze, luka tutaj cenowa, jaka miała miejsce w piątek, oraz fakt, że no na tym ruchu, który ewentualnie mógł być falą trzecią, nie mamy tego największego obrotu, tak? Bo tak naprawdę na tej fali trzeciej, czyli na tym dużym wzroście, mamy ten tutaj najmniejszy słupek wolumenowy. A więc wiemy, że fali trzeciej towarzyszą największe obroty, więc można zakładać, że
Rozpoczęliśmy tutaj falę trzecią i ta może nas doprowadzić tutaj pod poziomy szczytu właściwie bez jakichś większych korekt. Czy tak będzie? No czas pokaże, ale osobiście brałbym to mocno pod uwagę. Jeśli chodzi o indeks szerokiego rynku WIG, tutaj sytuacja podobna, czyli po zejściu, utworzeniu tej takiej szpulki na granicy, na dolnym ograniczeniu tego kanału, w którym się poruszamy, przy niewielkim naruszeniu overbalansu, mamy teraz dużą białą świecę, również utworzona gwiazda poranna. Każda formacja, jak to mówię, zawsze powtarzam, no, powinna być potwierdzona. Natomiast no, tutaj jest to również związane ze sprawą, że takie potwierdzenie dla tej formacji przybliży nas już bardzo blisko do poziomów szczytowych. Patrząc teraz na wykres dzienny, no to tutaj mam troszeczkę inny, znaczy się. Inny scenariusz, to znaczy inaczej może powiem. Dołek najniższy mamy tu. Niewątpliwie mamy tu najniższy dołek, zatem być może tu jesteśmy znowu w fali trzeciej, ale jak gdyby inaczej zbudowanej niż na WIG-u 20, to znaczy, że tu była pierwsza, druga i teraz jest cała trzecia, w której to rynek tu miał drugą pędzącą, a więc to wskazywałoby, że powinien mimo wszystko, tak jak na indeksie, o tym nie wspomniałem, na indeksie WIG20, ale oczywiście to samo się odnosi, tak jak tutaj na indeksie WIG20, wskazywałoby, że powinniśmy mieć kontynuację, wybicie tej strefy właściwie bez jakichś, nazwijmy to, kwestii związanych z korektami. Oczywiście znowu trzeba sobie powiedzieć, że no jest tutaj to pewnego rodzaju, w cudzysłowie nazwijmy ryzyko, że jednak mimo wszystko to jest pełna piątka i rynek będzie próbował tutaj gdzieś nam wejść w układ jakiejś korekty czy odwrócenia tego ruchu w górę. Kolejny indeks MWIG. Na MWIG-u silna biała świeca. Tutaj może ciężej jest, trochę trudniej powiedzieć o jakby formacji gwiazdy porannej, no ale powiedzmy sobie szczerze, trzy ostatnie świece dają nam wzrostowego pinbara, a więc no, ma to swoje założenia i jest to po ruchu, który w tym momencie do tego tutaj spadku, do strefy miał formację trójki. Właśnie zejście do strefy szczytu poprzedniego, przedostatniego swingu, to powinno nas zaprowadzić na nowe szczyty tutaj na indeksie MWIG kilku następnych tygodniach. Patrząc teraz na wykres dzienny MWIG-u, widzimy, że overbalance w tym spadku został złamany. Rynek podszedł tutaj do ostatniego potwierdzonego szczytu. No, myślę, że będzie on jednak mimo wszystko tutaj atakowany i pokonany. I w związku z tym, no, jak najbardziej jesteśmy tutaj, powiedzmy sobie, w takim miejscu i przy takim wykresie, w którym powinniśmy dostrzec nowe szczyty. Kolejny indeks to SWIG. Na SWIG-u mamy takie spotkanie, jak gdyby, które zostało potwierdzone. To wszystko sugeruje nam tutaj podejście, no chociażby do strefy na koronę, a więc do poziomów około 25 tysięcy, 50 gdzieś te rejony, a tak naprawdę no również jak najbardziej możliwy tutaj jest z racji tego, że mamy tutaj w swingach pierwszy swing korekta, drugi swing korekta, więc jak najbardziej wyjście na nowe szczyty. Patrząc teraz na wykres dzienny, no to widzimy, że spadek, który tutaj miał miejsce, był jak gdyby układem trójkowym z pędzącą po środku. Rynek oczywiście pokonał jak gdyby zakres overbalansu, ale zamknął się w rejonach 38,2% zniesienia tej fali trzeciej tutaj. No i tym samym teraz powinniśmy iść na nowe szczyty. Tu widać wyraźnie też, że jest to jakieś, powiedzmy też jakieś, nazwijmy to ryzyko, że mamy tu gdzieś końcówkę pierwszego impulsu i że wejście w korektę jest jak najbardziej tutaj no, możliwe. Dlatego też no, inwestowanie w obecnym czasie w tych wszystkich indeksach no, niesie za sobą ryzyko, że kupno może się wiązać również z tym, że będziemy za chwilę mieli jednak mimo wszystko jakąś korektę. Jeśli chodzi teraz o indeksy DAX, na DAX-ie mamy również taką gwiazdę poranną, zejście trójką do zakresu overbalance. No,
trudno powiedzieć inaczej niż to, że jesteśmy jednak w ruchu, który zaprowadzi nas na nowe szczyty. Przechodząc na wykres dzienny, no, mówiliśmy tutaj o podejściu pod poziom 18 tysięcy punktów jako utworzenie takiej korekty pędzącej. Jednak rynek, zaznaczałem, że to jest cel, który powinien być osiągnięty i one zostały osiągnięte na wszystkich indeksach. Natomiast również zwracam uwagę, że no jeżeli to wybijemy, no to najprawdopodobniej kończymy tendencję spadkową w formie korekty ABC i ruszamy na nowy szczyt. No i tutaj DAX pokazuje nam, według mnie, no w takim obliczu, że jesteśmy albo pierwsza, jak ja to mówię, taka druga pędząca rozciągnięta, albo po prostu inaczej pierwsza, druga, czyli trzecia w trzeciej. No to powinno nas mimo wszystko na DAX-ie zaprowadzić na nowe szczyty, a z racji, że tutaj wybiliśmy to tą strefę oporu, no to spodziewałbym się ewentualnie jakiejś próby utworzenia większej korekty, czy przytrzymania tego dopiero gdzieś tu w rejonach 18 600. No i na koniec S&P, który również po spotkaniu ma potwierdzenie białą świecą, no tutaj właściwie trudno też zakładać coś innego niż atak nowych szczytów, do których już niewiele brakuje. Patrząc natomiast na wykres dzienny S&P, no też mamy trójkę spadkową, która zeszła nam mniej więcej do poziomu overbalansu tutaj, czyli jak spojrzymy, to fala pierwsza, druga, trzecia, fala dojściem do tego szczytu, czwarta, no i mimo wszystko powinniśmy tutaj zajrzeć na nowe szczyty. Tu jak widzimy jest fala pierwsza, fala druga, fala pierwsza, druga, jesteśmy trzecia w trzeciej, no więc to wszystko wydaje się, że na tych wszystkich właściwie omawianych indeksach jest duże prawdopodobieństwo, że bez większych korekt wyjdziemy na nowe szczyty, czyli tak zwana hiperbola w fali piątej. No, tak to się rysuje i takie jest duże prawdopodobieństwo tego, a więc no, trudno będzie, jeśli ktoś nie ryzykował mimo wszystko tutaj na tych poziomach, gdzie można było, że tak powiem, założyć, że jest to koniec jakiejś trójki spadkowej, podjąć to ryzyko, to po wybiciu tego tutaj tej korekty, no jeżeli ktoś nie zaryzykował, no będzie ciężko tutaj coś znaleźć do zakupu, ten moment jakiś, który by sprawił. Oczywiście, no, czy tak będzie, że pójdziemy bezpośrednio na szczyty, nie wiadomo. No, może tutaj nam powstać znowu jakaś korekta, bo jednak tutaj ta była dość solidna, więc tutaj z tych poziomów może znowu wejść jakaś korekta, która zejdzie do 5400 i pójdzie dopiero ruch na nowy szczyt, ale no, na ten moment mimo wszystko byśmy to zakładali. Oczywiście tu jest znowu teraz taki rejon, w którym można mówić o pewnym ryzyku, z racji tych tutaj tej strefy tutaj oporu, jak widzimy dojście, że mamy tutaj do czynienia z trójką, czyli mamy A jako tą trójkę, tutaj B i przyjdzie pora na C, które wybije ten dołek. Zanegować takiego scenariusza nie możemy, powiedzieć, że to jest nierealne. Natomiast mówię, no wiele wskazuje na to, że powinniśmy mimo wszystko iść na bazie tych chociażby układów tygodniowych, powinniśmy iść tutaj na nowe szczyty. I to by było tyle, jeśli chodzi o indeksy giełdowe.